Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w nowym filmiku. Dzisiaj mamy wtorek i jakoś stwierdziłam, że będę nagrywać kolejnego vloga. Nie wiem, czy będzie on jednodniowy, czy kilkudniowy, zobaczymy, wyjdzie w praniu. Ja już jestem ogarnięta, bo dzisiaj w planach mam iść na zakupy do Lidla, a potem pojedziemy z Adasiem do moich rodziców. Także już się ubrałam, umalowałam. Założyłam też opaskę, tą, którą Wam ostatnio pokazywałam, za 7 zł. I powiem Wam, na razie chyba będę z niej zadowolona, bo na razie mi się sprawdza, już troszkę w niej chodzę. I nie spada mi, nie zsuwa się z głowy, trzyma te włosy, także jak na razie jestem z niej zadowolona. No i powiem Wam, po tych opaskach jakoś nabrałam ochoty na kupienie sobie czegoś nowego, bo przez kwarantannę nic sobie nie kupowałam, jakoś nie miałam potrzeby i w ogóle. No ale wiecie, po tych opaskach, co już sobie coś kupiłam, to jakoś nabrałam ochotę na kupienie jakiejś kolejnej rzeczy. I właśnie przeszukiwałam sobie strony internetowe, bo jak na razie nie zamierzam się wybierać do galerii, bo my zawsze z moją mamą, bo ja w ogóle nie umiem, czy może umiem, ale nie przepadam za chodzeniem sama, więc zawsze chodzimy z moją mamą, bo ona jest moją najlepszą doradczynią, ale zawsze też bierzemy Adasia, bo nie mamy go z kim zostawić. No, mój mąż cały czas na budowie, mój tata pracuje, także zawsze go bierzemy, no ale wiecie, stwierdziłam, że dziecka nie będę narażać i ze względu na swoją zachciankę nie będę go brać do galerii, także kupiłabym sobie coś internetowego. No i na razie strony, które przeglądałam, to Born to Be, co to jeszcze? H&M i Reserved, ale jakoś nic mi się specjalnego nie rzuciło w oczy. Może jeszcze sobie Zalando przejrzę, bo tam czasami można coś fajnego wyhaczyć. Więc jeżeli znacie jakąś fajną stronę z fajnymi ciuchami, to proszę dajcie znać, może coś sobie wybiorę, wiecie, jakoś super koniecznie czegoś nie potrzebuję, ale wiecie, jak trochę wychodzi słońce i jest taka pogoda, to bym sobie coś wiosennego, chociaż taką jedną rzecz sprawiła. No i tyle, uciekam, bo zaraz będę szła na te zakupy, jak na pewno Wam pokażę, co kupiłam. I przychodzę Wam, kochani, pokazać te małe zakupy, które zrobiłam w Lidlu. Tutaj woda średniogazowana, tam 4 soki dla mojego męża pomarańczowe, dla mojego męża crunch chips z szakalaka. Śmieszna ta nazwa, zawsze mnie to śmieszy. I popcorn dla mnie, bo stwierdziłam, że jak mnie przyciśnie, to wiecie, popcorn jest chyba najzdrowszą taką przekąską, trochę sobie podziubię, więc dla siebie takie coś. Dla mojego męża 4 kajzerki, dla siebie tą bułkę to jest, czekajcie, żytnia chyba. Ja ją kiedyś jadłam i właśnie nie pamiętam, czy mi smakowała, czy nie, a często na YouTubie ktoś ją pokazuje, że mu smakuje, także stwierdziłam, że sobie jeszcze raz spróbuję. Tutaj papier do pieczenia, a to co prawda dla moja teściowa mnie poprosiła, bo mówi, że bardzo fajny jest ten papier, także moja teściowa jest kucharką zawodową, także jeżeli ona tak mówi, to tak musi być. Dwie zapiekanki takie gotowe stwierdziłam, wiecie, w razie czego na czarną godzinę. Dwie kole lime. Powiem Wam, nie pamiętam, czy je lubię, czy nie, ja w ogóle bardzo lubię kole, do coli dodawać cytrynę i nie pamiętam, czy ja właśnie kiedyś też piłam. Nie pamiętam, czy lubię, czy nie, także wzięłam dwie na spróbowanie, najwyżej mi nie podejdzie, albo mi podejdzie, zobaczymy. Tam moja ukochana pianka do mycia z tego Sien Kids. Tu jakiś żel. Co to jest? Nawilżający żel do mycia ciała z Only Eco. 400 ml jakoś na promocji był chyba z 14 na 10, także stwierdziłam, że spróbujemy. Majonez. Dla Adasia takie przekąski. Najpierw mu wzięłam te tygryski. Powiem Wam, on poznał smak czekolady. Wiecie, ja tak starałam się raczej ograniczać mu słodycze. No i dalej się będę starać, ale też uważam, że nie ma co przesadzać, bo potem, wiecie, dziecko się jeszcze bardziej rzuci, jak się będzie mu tak bardzo zabraniać. A tu jest on właśnie z tygryski z takim wkładem czekoladowym, także stwierdziłam, że mu wezmę. A potem jeszcze, wiecie, w tych promocja, choć się kończy data ważności, były takie z Hip owocowe gwiazdeczki, też już kiedyś jadł, to stwierdziłam, że mu wezmę. Coś, co jest teraz bardzo popularne na YouTubie. Ja absolutnie nie zamierzam być wegetarianką, chociaż powiem Wam, czy weganką, jakie one tam są. Nie piszę, no ale w każdym bądź razie nie są one mięsne. Ja powiem Wam, nie zamierzam rezygnować z mięsa, chociaż jakby się ktoś spytał, czy jestem w stanie bez niego przeżyć, to jak najbardziej, ale bardziej mi chodziło właśnie, że jestem ciekawa, żeby sobie sprawdzić, jak smakują. Tak jak ja mówiłam już w dużo filmikach, ja średnio lubię kiełbasy z grilla, a u nas są często grilla, także stwierdziłam, że może będzie na grilla fajna taka kiełbaska z boczniaka, także wzięłam sobie dwie paczki, bo jak się wzięło dwie, to było tam za 6, a nie po 8, także wiecie, niby na spróbowanie, ale jak promocja nawet 2 złote, to wzięłam dwie, ale myślę, że mi podejdą, bo ja lubię takie rzeczy. 2 razy kabanosy z chili dla mojego męża, jakiś pomidor i śledzie na raz z Lisnera z dobrym składem, bo kiedyś miałam ochotę, pamiętam, na coś rybnego, jak byłam w Lidlu i jakoś ciężko mi było znaleźć coś z dobrym składem, także też właśnie było chyba jakoś, jak się weźmie dwie, to coś tam było taniej, a mają fajny skład, także jak najbardziej.
Jestem właśnie u rodziców. Właśnie mama poszła z Adasiem na spacer, a ja zgłodniałam. No i pytam się mamy, co ma dobrego do jedzenia. No mówi, że niewiele, bo jest przed zakupami, ale że ma rukole i makrele. No obie stwierdziłyśmy, że naszym zdaniem na jakoś tak średnio do siebie pasuje to połączenie, ale ja mówię spokojnie, na pewno w internecie znajdę coś z tymi składnikami. No i oczywiście udało się, także będę robiła sałatkę. Trochę oczywiście po swojemu ją zmodyfikowałam też, właśnie nie ma wszystkich składników. Ale myślę, że coś z tego wyjdzie. No i tak, na jedną osobę przepis był taki, że rukoli 3 garście na 2 osoby, więc na jedną dam 2 półtorej, jedno jajko, pół małej makreli, sól, pieprz do smaku. Też miał być szczypiorek, którego nie mamy niestety, ale mama ma tą cebulę taką suszoną, to może dodam, też może będzie ok. No i tam w tym przepisie był majonez, ale ja jakoś nie mam ochoty na majonez i w innym przepisie był sos musztardowy miodowy, więc stwierdziłam, że taki zrobię i on wyglądał następująco: łyżeczka musztardy, 2 łyżki miodu, 3 łyżki oliwy, ale nie mamy oliwy, więc może być olej, no i też był sok z cytryny, której też nie ma, więc stwierdziłam, że dodam troszkę octu jabłkowego, myślę, że coś z tego wyjdzie. I tak wygląda moja sałatka, do tego kromka ciemnego pieczywa. Jajko nie jest idealne, co prawda chciałam, żeby było takie, wiecie, półtwarde, ale chyba troszeczkę za szybko je wyciągnęłam i się troszeczkę rozwaliło, bo jak to ja nie umiałam się doczekać, ale to nieważne, w smaku na pewno będzie pyszne. No i tam pod spodem posypałam tej cebulki suszonej, o której Wam mówiłam, bo i tu nie widać. Kochani, już następnego dnia. Wczoraj Wam skończyłam nagrywać na tej sałatce, którą robiłam u moich rodziców. Bardzo fajna wyszła, także jeżeli nie jedliście takiego połączenia, to polecam, bo mi smakowała. Mama. No. I Adaś, powiedz... A, tak nie robimy. O, tak to już całkiem. Tak wyglądam jak dziecko wojny. Tu się podrapałem, tu się uderzyłem, jakaś krecha. No właśnie jesteśmy w trakcie obcinania paznokci. Dajcie znać, czy też tak nie lubicie obcinać paznokci swoim dzieciom, bo ja obcinam Adasiowi trzeci dzień i została mi jeszcze jedna noga do obcięcia, tak Ziembolku? No dobrze. Ty masz iść zaraz spać chyba, tak? A nie, tu widzę, że jakaś poprawa nastroju i jeszcze większa ochota na kombinowanie, tak? Nie. No tak, tu masz, wychodzi z takim swoim widelcem plastikowym, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale tak się na niego uparł. No i właśnie a propos tego obcinania paznokci, to powiem Wam, ja kiedyś Adasiowi obcinałam paznokcie zawsze na spaniu. Jak słyszałam, że inni obcinają, wiecie, normalnie za dnia, to byłam zdziwiona, bo Adaś nigdy sobie nie chciał za bardzo dawać, ale jakoś się ostatnio tak wycwanił w nocy, że nawet jak śpi, to czuje, że mu... Ale... No... Chodź, może usiądziesz ładnie, co? Myślałam, że może nie przyjdzie raz do mnie, będę mogła na spokojnie pogadać. No chociaż oczywiście się bardzo cieszę, że mój synuś chce... Ja nie wiem, czy on chce spędzać czas ze mną, czy po prostu chce się wbić przed kamerę. Czekajcie, bo teraz moja gumka na ręce go za bardzo zaciekawiła, tak? No masz takie długie włosy, że za niedługo sam sobie byś mógł założyć, tak? To się na włoski zakłada, ty wszystko wiesz, prawda? No i zawsze mu obcinałam na spaniu, ale teraz tak mi śpi, ale czuje i mi wyszarpuje nogę. Czekajcie.
No i teraz obcinam mu, wiecie, jak nie śpi, ale musi być do tego włączona bajka, ale no tak chwilę, wiecie, chwilę się zajmie, w sensie nie będzie zwracał uwagi, a potem już się kapnie, że mu obcinam te paznokcie, także no puszczę mu dzisiaj bajkę, może tam nogę ostatnią skończę, bo normalnie, a ja jestem taka, że ja lubię mieć dokładnie wszystko i jak nie, tak byle jak nie umiem obciąć, tylko tak, wiecie, jeszcze, żeby było prosto i w ogóle także dosyć długo nam to schodzi. No, dzisiaj ja właśnie tak po domowemu dzień zapowiada się raczej chyba tylko w domu, nawet nie pójdziemy na podwórko, bo pogoda jest nie bardzo. Tylko sobie założyłam tą nową opaskę do testów kolejną i powiem Wam, że inaczej będę, inne chyba będę miała wrażenie niż moje początkowe, bo mi się wydawało, że tamta szara, która nie ma ściągacza, będzie gorsza, a wczoraj cały dzień nie chodziłam i mi się bardzo fajnie w niej chodziło, a ta, wiecie, przez to, że ma ten ściągacz, to mi się podsuwa i mi normalnie tak, w ogóle mam wrażenie, że mam trochę za bardzo ściśniętą tą głowę i te włosy i że mi tak trochę jakby do góry zjeżdża. No, mój malutki wróbelek, tak? No. Czy ty jesteś poważny? Nie chopa. Miszko. Chyba mama będzie nagrywać, jak ty śpisz, wiesz? Szkoda, że wiecie, nie można mu powiedzieć przyjdź, a jak się nie chce, żeby przyszedł, to się mówi puść. No co, noga ci utknęła. Hopka. No, także plan na przedpołudnie to wziąć się za paznokcie. No, dokończyłam o tych opaskach, czy nie? Widzicie, no że, aha, myślę, żeby sobie może tutaj rozpluć tą gumkę, bo mnie to naprawdę wkurza, cały czas mi ona podjeżdża do góry. Zobaczcie, kochani, co mam dzisiaj na obiad i nie mogę tu zwalić na mojego męża, że to była jego zachcianka, bo to była moja zachcianka. Powiem Wam, że nie jadłam kebaba chyba, nie wiem, na pewno więcej niż pół roku. W ogóle zapomniałam o jego istnieniu aż do dzisiaj, kiedy mi się przyśnił i od rana tak za mną chodzi, że po prostu no, powiedziałam mężowi, że musi po niego jechać, bo po prostu nie przeżyje. Co prawda jest mała pomyłka, bo prosiłam go o kebaba w cieście, a kupił mi w bułce, no ale dobra, niech już będzie sos mój ulubiony, czyli mieszany. No i tak będzie wyglądał dzisiaj mój pyszny obiad. Mówię Wam normalnie przez to, że mi się przyśnił, nie mogłam się od niego uwolnić. Przychodzę.
zachodzę, wam powiedzieć jeszcze kilka słów przed spaniem. Jak widzieliście, stoczyłam z Adasiem nierówną walkę w obcinaniu paznokci i nie udało mi się mu wszystkiego obciąć, tylko dokończyłam jedną nogę, a drugą zostawiam sobie właśnie na teraz, jeszcze przed samym położeniem się spać będę musiała mu dokończyć, bo mimo wszelkich moich prób i starań, no nie dał sobie po prostu. No potem myłam podłogi, a też dodam tylko kilka słów o tej opasce, nie chcę w kółko o niej mówić, ale na pewno będę musiała coś z nią zrobić, czy ją troszkę rozpruć i jakoś poluzować tą gumkę, bo próbowałam na wszystkie sposoby niżej, wyżej ją nosić, ale podczas podmycia podłóg mnie już tak wkurzała, że całkiem ją musiałam ściągnąć, także coś muszę z nią zrobić, jak się nie będzie dało, no to chyba nie będę w niej chodzić, bo po prostu no, nie jest dla mnie komfortowa w noszeniu. No i też nagrałam wam tam kawałeczek, byliśmy jednak dzisiaj na dworze, czego się nie spodziewałam, bo zapowiadali, że będzie taka zła pogoda, a było całkiem. Co prawda nie zamierzałam wychodzić, ale Adaś, on tak uwielbia chodzić po dworze, że pokazywał mi cały czas palcem na okno, na drzwi i stwierdziłam, dobra, ubrałam go grubiej i poszliśmy i nawet wam nagrałam tam fragmencik, jak chodzi z rękami w kieszeniach. Zauważyłam, że jak ma jakieś spodnie z rękami w kieszeniach, z kieszeniami, to właśnie wsadza ręce do tych kieszeni, tak słodko wygląda i właśnie udało mi się dzisiaj to uchwycić, także kawałeczek wam wstawię. Nie byliśmy jakoś długo, no bo nie było jakoś bardzo ciepło, ale troszkę się przewietrzyliśmy, myślę, że dobrze nam to zrobiło. I tyle, Adaś już śpi, także ja jeszcze się za te paznokcie go wezmę i też się będę kładła spać. Dzięki za kolejny wspólny dzień z nami, mam nadzieję, że wam się podobał. Będzie nam miło, jeżeli zostawicie kciuka w górę. I co do następnych filmików, pa, pa!